Ech, słabo. Mam budowę za oknem. i Idę taką porządną budowę, e, która rozpoczyna się od wyburzania budynku. I nie wiem, jak ja będę nagrywała przez kolejne x miesięcy, e, ale jest tak głośno, że czekałam od... O... O, lala, czekałam od kilku godzin, aż po prostu e, przestaną, chociaż na chwilę. Szybko ja wzięłam telefon, żeby cokolwiek wam powiedzieć. Więc e, no dobra, chyba będę musiała nagrywać... E, raczej z dworu przyszłe filmy, ale kto wie. Tak więc wczoraj odbyła się immunoterapia numer 2 w lew drugi i powiem wam tak. Pojechałam tam, w ogóle powiedzieli mi, żebym była rano. O, poduszka, no nic. Powiedzieli mi, żebym była rano. Co znaczy rano, jakbyście zinterpretowali rano. Tak oznałam, że Między 8:39 będzie ok, więc w to celowałam. No i tam chyba jakoś tak byłam. Po czym okazało się, że i tak muszę czekać na, na ten swój lek. To polega w ogóle na tym, że. Nie, to mnie denerwuje, czekajcie. Poduszka mnie denerwowała. Tak więc to polega na tym, że idę tam do rejestracji. Czekam w poczekalni i jak jest wolne łóżko, to po prostu mówią mi, do której sali mam iść. Są sale takie wieloosobowe, chyba dziewięcioosobowe. Są sale dwuosobowe i chyba jest jedna jednoosobowa. No to w sumie trochę bez różnicy mi, gdzie chyba najmniej lubię te dwuosobowe, bo po prostu jestem ja jakiś inny człowiek i czasami czuję się zobligowana, żeby wiecie rozmawiać, a to nie jest czas, kiedy ja chcę rozmawiać, zaufajcie, so nie. Ja po prostu idę, żeby tam przetrwać, więc teraz i ostatnio byłam na tej sali wielo wieloosobowej. One są całkiem fajne, bo tam się dużo dzieje i po prostu mam wrażenie, że szybciej czas leci. Co chwilę ktoś przychodzi, wychodzi, plus tam cały czas jest ekipa. Pielęgniarek, pielęgniarzy. I ci ludzie są tacy na maksa pozytywni, nie? Dziwnie to powiedziałam, takie ją nie, ale naprawdę, ja nie wiem o co chodzi z tym oddziałem onkologii, ale naprawdę, naprawdę fajni ludzie tam pracują. W sensie ogólnie Maltańczycy są tacy energiczni, tacy, że sobie śpiewają, tańczą. I wiecie, to dosyć dziwne, jak ludzie wokół przyjmują e, chemię, e, a tam jest raczej wesoło. No i wiadomo, że większość osób, szczególnie tych starszych, już za bardzo nie ma siły i po prostu tak wiecie, leżą czy coś, ale często tam ludzie rozmawiają, e, zagadują, no bo dzieje się, powiem Wam, dzieje się. No i dobra, powiedzieli gdzie mam iść, i dosyć długo czekałam aż mój lek zostanie dostarczony z apteki, ale nie tylko ja, wszyscy na sali. Nie powiem wam ile czasu to było, bo, bo chyba, nie wiem, nawet nie patrzyłam na zegarek, ale myślę, że z 2-3 hmm, godziny, no takie dwie to przynajmniej. Więc długo, jak na takie standardy podawania akurat mojego leku. Ale wiecie, odpaliłam sobie Netflixa, ten czas jakoś tam leciał, w sumie łóżka też wygodne, ludzie tam pracujący fajni, więc no okej, okay, niech będzie. No i przyszły te wszystkie nasze leki. Dobra, nawet nie wszystkie, bo tam na dziewięć łóżek chyba przyszło sześć, więc tak już wiecie, w myślach współczułam tym ludziom, których lek nie przyszedł, bo to oznaczało, że o, jeszcze sobie tutaj poleżą. To jest też dziwne, bo raz dostaję, na przykład jak przyszłam trzy tygodnie temu na wlew, to w ogóle ten lek już na mnie czekał. że Wiecie, ja przychodzę, o, magda, to jest Twoje łóżko, i od razu hop, hop, lek, i w ogóle od razu wyszłam. Więc nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Chyba mocno losowa sprawa. No ale dobra, podali nam te leki. No i ja już patrzę, wiecie, okej. Okay. Czyli pół godziny, potem jeszcze tam mi to przepłuczą, zanim mi zdejmą weflon, i już sobie liczę o której godzinie wyjdę. Piszę do męża, bo tam niedaleko byli z córką. Ok, umówiłam się na jakąś godzinę, jeszcze sobie włączyłam odcinek serialu, Wiecie, wszystko, wszystko spokoleci. I nagle poczułam ogromny gorąc. Ogromne gorąco. Nie wiem. Moja twarz. Zaczęła wręcz płonąć, tak jakbym się bardzo, bardzo zawstydziła, e, albo jakbym się mm, spaliła. Wiecie, na słońcu, spaliła sobie twarz, i do tego się zawstydziła tak bardzo, bardzo. E, nie wiedziałam, co się dzieje, i zaczęło mi być gorąco, najpierw, najpierw w twarz, a potem w ogóle w klatkę i w całe ciało. E, wiecie, zdjęłam maseczkę. Nadal to mi śmierdzi okropnie, ale dobra. Zdjęłam maseczkę, zaczęłam pić wodę, zaczęłam się w ogóle rozbierać, tam byłam przykryta różnymi rzeczami, bo ogólnie na tym oddziale jest dosyć zimno, bo tam cały czas klimatyzacja pracuje, i ja nie wiedziałam, co się dzieje. Czy no strasznie mnie to zaskoczyło, bo wiecie, to, to był mój czternasty raz pod kroplówką. I pierwszy raz coś takiego się wydarzyło. Więc zastanawiałam się, czy to jest chwilowe, czy już mam zacząć kogoś wzywać, bo, bo tutaj umieram. I zaczęło mi się mm, trudniej oddychać, ale też mm, później, jak rozmawiałam z lekarzami, to najpierw e, opisałam mój stan, starałam się opisać po angielsku, ale stwierdziłam, dobra, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda, w obcym dla mnie języku, zaczęłam demonstrować. Że bo oni się spytali, czy właśnie miałam jakiś skrócony oddech, no to im pokazuje, że nie miałam czegoś takiego, że nie mogłam złapać oddechu i tutaj prezentacja, tylko raczej taki po prostu coś takiego. No i w ogóle to wyglądało jak w jakimś serialu, gdzie jest sobie pacjent i zaczynają w jego kierunku biec lekarze, pielęgniarki i wiecie, ratujmy ją! Nie. ogólnie ym, przestraszyłam się, bo yy, w ogóle tak leżałam, ok, zdjęłam yy, tę maseczkę, próbowałam się uspokoić yy, w sensie uspokoić ten gorąc yy, nie pomagało. I już chciałam, yy, wiecie, kogoś po prostu zawołać, tak? Bo tam no, sporo jest ludzi, yy, ale yy, to chyba była rezydentka, chyba tak. Zobaczyła, jaka jestem czerwona, no i powiedziała od razu lekarzom. I oni zaczęli na mnie biec, szybko maszerować. Nie wiem, jak to powiedzieć. No to też to jest bardzo krótki dystans, ale wiecie, jak to było dziwne, jak nagle wszyscy z wszystkich zakątków sali e, zaczynają na mnie. Wiecie, to szli na mnie. E, przyszła jeszcze dwójka lekarzy, w ogóle z jakiejś innej sali. Odłączyli mnie od tego leku, podali mi inny lek, od razu podłączyli mnie, żeby zbadać tlen w krwi, ciśnienie, temperatura, cały czas to monitorowali, wiecie, co się dzieje, czy jest ze mną kontakt, a ja tak wiecie, no po prostu mi jest gorąco, ale że normalnie gadam, nie? tylko że gorąco, ale od razu jak mnie odcięli od tego w sensie, od tego leku, który był mi podawany na nowotwór to od razu mi się to uspokoiło, tak po prostu jak ręką odjął e, i tak jak miałam ciśnienie, mi bardzo, bardzo skoczyło, dlatego też byłam taka czerwona, bo e, no, teraz nie pamiętam, jakie ja tam miałam dokładnie, no ale mm, ja mam ciśnienie a naprawdę prawie zawsze idealne i nigdy nie miałam z tym problemu, więc u mnie każdy skok w jedną albo jakieś obniżenie e, to jest coś coś takiego, że coś serio się dzieje. Więc no, patrzyli, ale to ciśnienie bardzo szybko spadło. Tam chyba było 160 chyba. Coś takiego, miałam bardzo wysoki puls też. No, ale też szybko spadło do normalnych wartości. Więc okej. Okay. No i później leżałam trochę na obserwacji chyba z pół godziny, bo nie mogli mi dalej podawać tej immunoterapii. Więc sobie poleżałam, poleżałam, ale tak jak mówię, no od razu jak mnie odcięli od tego, to ja się od razu lepiej poczułam. Już w ogóle no, nic tam nie czułam jakiegoś nieprawidłowego. I powiem Wam, że dla mnie to była taka chwila zgrozy, że nie wiedziałam, co się dzieje nie? i że bałam się tak um, o swoje życie wręcz. Bo no nie wiem, po prostu się przestraszyłam, że... Tak nie panuje zupełnie nad tym, co się dzieje z moim organizmem. No i tam, jak sobie poleżałam z pół godziny, to znowu zaczęli mi podawać ten lek pod taką obserwacją, że musiałam pokazać im nogi, ręce i patrzyli też, czy, czy jakieś uczulenie mi nie wychodzi. Wiecie, to było takie dziwne, bo wszyscy się na mnie gapili. Ale nic nie poczułam, wszystko było zupełnie normalnie. No, i poszłam do domu i po prostu byłam zmęczona, yy, i to na tyle. Cały czas mam takie mm, zawroty głowy, jakby takie bardzo delikatne zawroty głowy, ale mam je przez większość doby. I mam już je, powiem Wam, od dwóch miesięcy, może już nawet trzech. Yy, w sumie od kiedy pojawił się ten nawrót, więc to tak ciężko mi powiedzieć, kiedy tam dokładnie to, yy, to powstało. No i bardzo często mnie boli po prostu ten, ten obojczyk, gdzie to tam się znajduje, to centrum tego wszystkiego niedobrego. No i powiem Wam, że tak jak już w sumie wcześniej powiedziałam, no przestraszyłam się w ogóle taką sytuacją, bo jest to dla mnie coś nowego. Mówią, że skoro od razu mój organizm wrócił do normalnego funkcjonowania, no to że jest ok i że będą mnie tam później obserwować, ale. No nie wiem. Teraz też mam się obserwować, czy na przykład boli mnie serce, bo kolejny wlew mam za trzy tygodnie. Czy boli mnie serce, czy, no, czy cokolwiek się dzieje. Czy mam gorączkę, czy moje ciśnienie skacze w jedną albo w drugą stronę. Wiecie, jakiekolwiek nieprawidłowości dostałam numer telefonu, jak coś, gdzie dzwonić, gdzie się zgłosić i... i Zobaczymy, no. Na razie, na razie jest okej. Okay. Głównie odpoczywam, bo po wlewie no, potrzebuję zawsze takiej regeneracji i, um, i ja chyba tego wcześniej nie mówiłam, ale ja jednak będę miała właśnie um, trzy wlewy tej immunoterapii i potem przerwa i peckam. Um, początkowo miałam mieć dwa, ale stwierdzili koniec końców, że te dwa to może być jednak za mało, żeby um, cokolwiek tam ruszyło. Więc y, plan aktualny jest taki, że mam y, trzy wlewy, y, czyli to był drugi, został trzeci i potem przerwa i peckam. I wtedy zobaczą, czy jest gorzej, wtedy y, będzie silna chemia podanami i autoprzeszczep, y, prawdopodobnie w Londynie y, y, i potem chyba znowu chemia. To już będzie takie nazwijmy to ratowaniem życia, yy, czy yy, na przykład niewiele się zmieni, więc wtedy będziemy debatować co dalej. Lub jeżeli cokolwiek yy, mi to pomoże, ta immunoterapia, no to będę ją kontynuować yy, też po rozmowach z wami. Yy, znaczy, ja to w sumie też wcześniej już wiedziałam, yy, kiedy już się decydowałam, jaką ścieżką pójść jakie leczenie wybrać. Że w Polsce immunoterapia jest refundowana za, jako trzecia lub dalsza linia leczenia. Ja jestem teraz na drugiej, ale no, no nie muszę za to płacić, to ubezpieczenie pokrywa. Więc to, wiecie, to wszystko zależy od kraju. Chyba piszecie tak, że w Niemczech, nie wiem czy teraz dobrze mówię, więc może lepiej nie, nie powiem, ale że tam, też, że tam też jest podobnie, więc no, wszystko zależy od kraju. No i cóż, pozostaje mi, tak jak powiedziałam teraz odpoczywać, regenerować się. No też będę miała robione badania krwi, żeby zobaczyć jak mój organizm reaguje tak w środku, wiecie. Jeżeli chodzi szczególnie o krwinki białe, czy to czy krwinki białe spadły, czy CRP wzrosło. Zobaczymy, zobaczymy. No, i cóż, no, moje życie um, ostatnio nie jest jakieś um, jest zbyt rewelacyjne, i um, wiecie, mamy super ekstra pogodę. Patrzę teraz przez okno i po prostu jest takie, wow! I bardzo chętnie bym pojechała teraz na wycieczkę i pokazała Wam um, coś fajnego, ale m, może gdzieś za tydzień mi się uda, bo teraz raczej prowadzę tr tryb leżący. A jeżeli już spaceruję, to raczej gdzieś um, po okolicy, bo no, powiem Wam szczerze, że na przykład boję się sama gdzieś pojechać, czy nawet pójść gdzieś dalej, przez to, że tak mi się kręci w głowie. I jednak wiecie, wolałabym żeby tam gdzieś nie paść. Nie wiadomo gdzie. No. Um, dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście ze mną kolejny raz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.